Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o tym, jakie są dwa najważniejsze rejony, na które powinien zwrócić uwagę właściciel firmy albo menedżer w firmie, żeby zbudować na długo świetną relację z klientem i mieć bardzo dobry rynek zbytu na swoje usługi albo na swoje produkty. To są dwie rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. To są dwie główne rzeczy, bez których sukces przedsiębiorstwa jest praktycznie niemożliwy. No nie wiem, czy jesteście świadomi, ale teraz stoję tutaj, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Muszę zajrzeć do ściągi, a ściąga jest u mnie w telefonie. Tak sobie dzisiaj przeglądałem statystyki mojej strony. No i tak, najbardziej popularna jest oczywiście strona główna, wiadomo. Druga w kolejności jest strona o mnie, bo wszyscy są ciekawi, kto to pisze, kto to kręci te vlogi, co to za gość. Też normalne, rozumiem. Trzecia w kolejności jest podstrona, która się nazywa Sukces, czyli post, który jest zatytułowany Sukces, w którym napisałem bardzo krótko, co moim zdaniem gwarantuje sukces w biznesie. I o ile dobrze pamiętam, tam było napisane między innymi, że trzeba pamiętać o tym, żeby odbierać zawsze telefony od klientów, żeby zawsze im odpisywać na maile i żeby zawsze ich szanować. No takie z mojego punktu widzenia basiki, ale jak to powiedział kiedyś pewien sympatyczny człowiek, z którym się w Blue City spotkałem, ja czasami piszę o takich oczywistościach. No i to jest prawda. Tym niemniej mało kto wciąż w Polsce jeszcze na to zwraca uwagę, więc warto to mówić. Trzeci w kolejności popularności post to jest właśnie ten o tym sukcesie. Są takie dwa elementy, które gwarantują, że biznes zawsze się będzie dobrze toczył i będzie się odbywał z powodzeniem. Pierwszym z elementów jest wygoda. No tak, wygoda, tak? W sensie to, co świadczycie klientowi, usługa czy produkt, który sprzedajecie klientowi, on musi być wygodny. Jeżeli nie jest wygodny, jeżeli klient musi się namęczyć używając tego produktu, albo, nie wiem, musi się namęczyć korzystając z usługi, którą sprzedajecie, to jest źle. Całe życie tak naprawdę ten klient się męczy przy różnych rzeczach. On się męczy w swojej pracy, on się męczy wynosząc z śmieci. No i on się nie chce męczyć korzystając z waszych usług, naprawdę, wierzcie mi. Także muszą to być usługi wygodne, muszą to być produkty wygodne. I na przykład między innymi dlatego firma Apple odniosła taki straszliwy sukces, bo te jej rzeczy są wygodne. Są przemyślane, zarówno pod kątem hardware'u, jak i pod kątem software'u. Wygodnie się ich używa, o wiele wygodniej niż komputerów z Windowsem. Dlatego firma Apple między innymi może sobie pozwolić na to, żeby je sprzedawać drożej niż tak samo wyspecyfikowane sprzęty z Windowsem. Drugi, podstawowy element, żeby biznes odniósł sukces, to jest ponadprzeciętnie dobra obsługa klienta, bo prędzej czy później, jak zaczniecie świadczyć wystarczająco dużo tych swoich usług, jak zaczniecie mieć wystarczająco dużą sprzedaż waszych produktów, no to się znajdą klienci, którzy kupili nie to, co chcieli, którzy nie do końca są zadowoleni z produktu, którzy chcieliby, żeby było inaczej, albo którzy będą mieli jakieś do was po prostu rady. Będą chcieli z wami wejść w interakcję. Taką na zasadzie właśnie komunikacji z marką. No i musicie mieć dobry, tak zwany customer service, musicie mieć dobrą obsługę klienta. Bez tego dzisiaj się nie da. Powiem więcej, moim zdaniem na przestrzeni najbliższych 4 lat w Polsce się stanie niesamowita zmiana. To znaczy, nagle się okaże, że jest bardzo duża grupa ludzi, która jest w stanie zapłacić o wiele więcej, myślę, że to takie 20-25% więcej, za świetną obsługę klienta. Bo to będą ludzie, którzy będą już zmęczeni tym, że tu im się proponuje usługę, która jest tania, ale są beznadziejnie potraktowani. Oferuje im się wakacje, które są za 800 zł za osobę, a nie wiadomo, czy grzyb będzie na tej ścianie, czy na tamtej, czy okno będzie na morze, czy może będzie na śmietnik. I tak dalej. Będą to ludzie, którzy już mają pieniądze, bo się dorobili tych pieniędzy, zarabiają więcej niż średnia krajowa i mają ochotę po prostu dostać usługę świetnej jakości i ponadprzeciętną obsługę klienta i za to są w stanie zapłacić.
Czyli, krótko mówiąc, konkurencja z tej takiej konkurencji na zasadzie zabijamy się tasakami cenowej przeniesie się w stronę konkurencji na polu jakości obsługi klienta. I bardzo dobrze, bo to dokładnie o to chodzi. To będzie znaczyło, że my jako rynek się rozwijamy. Super! Świetną obsługę klienta ma firma na przykład Cloudflare. To jest taka firma, która się zajmuje różnymi usługami sieciowymi. Ja na przykład w tej firmie mam wszystkie swoje domeny i wpisy DNS w tych domenach są zarządzane przez Cloudflare'a. Ja sobie tam wpisuję, jakie reguły na moich różnych domenach mają działać. Między innymi, jeżeli wejdziesz na stronę www.rajkow.com, to cię przekieruje na stronę rajkow.pl. I to jest robione przez Cloudflare'a. Oni ostatnio mieli taką sytuację, że mieli jakąś dziurę w swojej infrastrukturze sieciowej, ktoś im się włamał i wykradł dane klientów, jak to ostatnio często bywa. I oni bardzo ładnie się zachowali, skontaktowali się z każdym klientem, którego dane zostały wykradzione bezpośrednio. Omówili z nim to, co się stało, omówili, co mogą zrobić i co klient powinien zrobić, żeby jak najszybciej się zabezpieczyć. Oczywiście załatali dziurę natychmiast, wiadomo. A potem jeszcze napisali do wszystkich innych klientów, których dane nie wyciekły, bo moje na przykład dane nie wyciekły. I opisali całą sytuację, opisali to, co się stało, jak załatali tą dziurę i opisali również to, w jaki sposób kontaktowali się z tymi ludźmi, których dane wyciekły. To jest świetny, naprawdę świetny przykład super profesjonalnej komunikacji z klientem i to są takie rzeczy, które się zapisują w świadomości ludzi, potencjalnych klientów, obecnych klientów, środowiska na lata. I Cloudflare jeszcze długo będzie pamiętany nie dlatego, że ktoś im się włamał do infrastruktury, bo takie włamania się dzieją codziennie tak naprawdę, o większości z nich w ogóle nic nie wiemy, bo nikt o tym nie komunikuje. Natomiast będą ludzie pamiętali, że Cloudflare się tak świetnie zachował w komunikacji z klientami. To zostanie na lata. Wygodne produkty, wygodne usługi i świetna obsługa klienta. I tyle. Na razie.